jesteśmy dzisiaj w Osłej, tylko we dwóch. Za tą szopą, oborem, że nie wiem co to jest, jest pałac, który za chwilę zobaczycie, więc wchodzimy do środka. Dobra, wyszliśmy z tej obory i tam mamy pałac. Tylko najpierw musimy się przyciskać przez krzaki wyższe od nas. O Jezu. Udało nam się przejść przez krzaki. Tu mamy pałacyk. Jak widzicie, okna mamy pomurowane, ale myślę, że wejście zajdziemy. Tu mamy już okno otwarte. Tu są szpary wszędzie. Mamy drzwi otwarte? No to dobrze, mamy wejście. Wchodzimy do środka pałacu. Co tam? To jest skrzynia. Coś trochę zniszczony ten pałac. A wszędzie tu widać, że bezdomni chyba mieszkają. Chyba na pewno. Wstyd straszny. Chodźcie, zobaczymy, bo tam jakieś okienko jest. Tu były toalety kiedyś. A tu były chyba kominy. Co były? Kominy. Kominy? No. Weź tam, zaraz będzie na nagraniu widać. I co? O nie, to jakaś krata tu jest. No dobra. Tutaj chyba też były toalety, ale tam nie wchodzimy. Nie ma sensu. Dobra, wracamy i idziemy tam chyba no wyżej, nie? No. Interesuje nas najbardziej wieża. Jak na każdym tripie. O, tu zamki stoją. Patę, zapraszam. No, mamy ładny korytarzyk. Tutaj co? O, tu już piec kotlowy. Piecyk stary. Moja babcia też taki ma jeszcze. Powiedziałem nawet identyczny. Tak. Identyczny. Taki moja babcia ma na chacie jeszcze. Mój tata też taki miał. Identyczny. No. Stary jest strasznie. O, tu drugi. No. Tu co? No i wyjście mamy. Tu chyba był łazienki, wiesz, bo kafel pisał. Tam co? No. Tutaj co jest? Czekaj. A tu jest to pomieszczenie, gdzie byliśmy. Te przejście. No, idziemy dalej. Co tam masz? Prawo, lewo. Tutaj. O. O. Ładny. Kominek ładny jeszcze został. Biały. Dobra, wracamy korytarzem, bo tutaj nic więcej nie znaleźliśmy. I teraz trzeba znaleźć wejście na górę. Tędy wchodziliśmy, jest. Czy nie? Nie, tędy nie wchodziliśmy, ale ładne schodki. No. Pokaż. Tu nagram. O, to mi się podoba. Dobra, jesteśmy na pierwszym piętrze pałacu. Na kolejny stopień udamy się za chwilę. Zresztą najpierw musimy obalać, co tu się znajduje, ale patrz, jak ładne drzwi tutaj jeszcze są. Okno otwarte. Otwarte. Wszędzie te piece są. O, a tutaj mamy tarasik. Trzyma się. To tam gdzieś widzę teraz wargą. Jest. Tam przyszliśmy. No, tam jest ta obora. Dobra, czekaj, bo tam jest msza w kościele chyba. Więc dawaj, nie wchodzimy za bardzo na zewnątrz. O, patrz, giżandorek. Idziesz? Tak. Robisz zdjęcie? Tak.
udajemy się dalej. Tutaj drzwi zamkniemy za sobą. No, nas tu nie było. Idziemy dalej. Tutaj prysznic. Patrz, wszystko zostało. No. O, tu widzimy ładną obramówkę. Tam jest wyjście. Co tam jest? Drzwi otwarte. Patrz, tutaj drzwi otwarte. Tu mamy tył pałacu teraz. Tu mamy też jakąś oborkę jeszcze jedną. No tutaj jest cały pałac. A tam już mi się zdaje, że ludzie mieszkają. Tam o. Nie? Co? Wiesz co? Najpierw robiliśmy pałac, potem zobaczymy dalej. Ale chyba go remontujemy, jak są nowe okna wstawione. Dobra, idziemy dalej. Ty! My chyba weszliśmy piwnicą. Jak tu jest jeszcze ten normalny wyjście. No piwnicą. To chyba piwnica, ale to nie wygląda jak piwnica. No. Patrz, tutaj wszystko. Pozwierane są małe drzwi. Okna, wszystko. Okno, wszystko. Idziemy dalej i po wszystkich znakach, jak widać, mogą być bezdomni. Ale obyśmy ich nie spotkali. Baterie. Baterie. O, taki po. To jest taka sama droga jak płacę dużo. Czy tam dach taki był? Ten sufit. Nie wiem, ale no płaca to jest normalne. To regipsy, czyli to było odbudowane. Tu toalety. Tu masz regipsy. Czyli to było już coś tutaj budowane szybciej. No ale już, widzimy, nie jest budowane. Tu też jakieś dziwne pa. Tapeta jakaś była kładziona. Co? Co tam jest? Też tylko tapeta. No, ale pokoje były ładne. Pierwszy myślałem, że to był hotel. Może być. Jeszcze mógł być tu kiedyś hotel. Tutaj co? Tu kibel. Patrz do wiotki. Nowy, nieruszany. Patrz tutaj obok na co świecę, to. Gdzie? No, na szczoteczkę. No i nie do zębów. No to chyba to piętro to tyle, nie? Idziemy wyżej. No tam na boku też nie byliśmy. Coś tu ciekawego będzie? No, święta już tuż. No ta w sumie tak. Co, rozwój święta? O, fajny lustrz. To jest brudny. Trochę brudny. No tam zapadnięte. Patrz, tutaj widać, że kable wyciągali, bo wyrywali ze ścian. No. Rur też nie ma, nic tu nie ma już. Wszystko powyrywane. No tu mam pach. O, tutaj widzę jak KFC. Patrz, jak szafka. Tutaj widzę KFC na dołu. Tutaj co? Nic. To wyjdziemy, nie? No. Dobra. To piętro tyle. Idziemy wyżej. Oby było wejście na wieżę. O, tu już ciemno. Ogólnie już ciemno to może. Jest wejście na wieżę. Jest? Tak. Jest strych, no. O. Tu kolejne wejście. Niezbyt podłoga. No, tutaj podłoga nie jest za fajna. No, idziemy dalej. To lepiej nie chodzić. No i kolejny korytarzyk. Dosyć długi. Tu już poddasze jest. Tu mamy dwór. Okienko otwarte. Wybite. Dobra, dawaj, idziemy dalej. Świeciło ze mną. Staraj się do niej. Kolejny tarasik tam mamy. Nie. Ten mi się wydaje taki niezbyt bezpieczny. Dobra, idziemy dalej.
No tu niezbyt tak fajnie jest, wiesz? Nie wygląda to za fajnie. Drugie piętro. Znowu zwiedzone zostało. Wchodzimy na strych. Oby nas to nie zawiodło. Ono chodzi co wielkie gówno. Co tam widzisz? Ten płat się tam ciągnie dalej. No, no. Chcesz wyjść na dwór? Uważaj, bo są zapadnie. Proszę, dawaj. Tam nic nie ma. Tam jest ogólnie drugie wejście, właśnie drugie wejście pójdziemy. No, nie ma nic. Trzeba na hier. Tak, i tam jest, powinno tam być wejście. Dobra, jesteśmy na klatce schodowej i idziemy na górę. Tu jest wejście na wieżę. No. Tak, to jest wejście na wieżę. Leć, pierwszy. Dam ci ten zaszczyt. Tu jest zegar. Był zegar. No, był. O, już robi teraz ciaśniej. Już wieje, nie? Co, wejścia wyżej nie ma? Nie ma. Czyli jesteśmy na samej górze. Otwórz drzwiczki. O! Ale pięknie! No tam na dole... O! Deski chyba mam. No. Pokaż tam. No i nie za ciekawe było tam spaść. Schodzimy z wieży. O, czekaj chwilę. W tej chwili, bo latarka mi się coś tu nie idzie trochę. Czekaj. Dobra. Schodzimy z wieży. I to chyba na pałac tyle. Idziemy zobaczyć jeszcze te budynki, co są dookoła na terenie. Dobra. Schodzimy już na sam dół. Będziemy wychodzić z pałacu. Udajemy się na te budynki dookoła. Co tam jeszcze było dookoła? Te są tak jak mieszkane wyglądają. No jak mieszkane, identycznie. Tu uważaj, bo coś tu jest nie tak. Nie wiem o co chodziłem. Dobra. Wychodzimy. Żadnych podziemi nie ma w pałacu? Myślę, że gdzieś są. Gdzieś tam jest przejście zamurowane, jedno i drugie. To są dwa przejścia. Tak. Widzę. Dobra, opuszczam pałac. Obeszliśmy cały pałac dookoła i znaleźliśmy podziemia, które zobaczymy zaraz, gdzie nas zaprowadzą. Tu mamy jakieś przejście. Co tam masz? Schody. Patrz, jaka tu jest hala. Powiedz mi, jak wrzucili tutaj koło traktoru? Nie wiem, to jest opona. Co tam mamy? Zamurowane? Zamurowane. Dobra. Tu mamy jeszcze meble stare z tego pałacu. Patrz. Widzę właśnie. Fajne. Ale te schody.
Te schody to są ładne, no. Zobaczcie, jakie półki mają ładne, porobione. Ogólnie to... Ogólnie to wygląda... Patrz. Tu jest toaleta była. No. Chodź tam bliżej. No tu było jakieś wejście. Chcę to wyobrazić, to musiało wyglądać fajnie. Tu mamy jeszcze jakieś wejście, patrz. Tam jest drewniane. Dobra, idziemy do góry. Popatrzcie, jak to ładnie wszystko jest porobione. Ale myślałem, że to będzie już koniec tego pałacu. A patrz, jak tu jest zaskoczenie, nie? No. Co tu mamy? Wejście do góry. Patrzcie, firanki zostały. Drewno. Tu już wszystko drewniane jest. No, tu jest ładnie. Tu jest naprawdę ładnie. Tu mam jakieś schody do góry. Zaraz, za chwilę. Oby. Pałac no nie za bardzo w dobrym stanie, zachowało się niezbyt niewiele, tylko te schody no były ok. Schody były ładne. No, polecamy pałacyk, dokładnej lokacji nie podamy, no, powiem tylko, że widać go z drogi. No i chyba tyle. My teraz się udajemy do Krzywej, mamy tak około 5 km, musimy z buta lecieć. Ale to będzie chyba w następnym filmiku, Krzywa, bo ten będzie taki już chyba zbyt długi. Więc chyba tyle. Dziękujemy za obejrzenie filmiku, pozdrawiam, do następnej wyprawy.